you. You're just a little girl playing at being an adult. What could you possibly do to hurt me? I was a nurse. Did you know that? Before all these started. Which means I know exactly how to hurt you. Do you understand me, little man? Meine Liebe, you cannot kill me. Tell her. He's right, Sophia. Give me the knife. Do you know how he builds his precious rockets? How many slave laborers died to make those missiles fly? We need him. Just like we need Dinelli. This man is a Nazi scum! Dinelli is a mass murdering criminal! We need him. Both of them. You might. Not us. We're better than that. You know what? I will tell you something, meine Liebe, about your precious father. My father? What do you know? Tell me what you know! The others must leave. Okay. But Giancarlo stays. Think they're safe together? Why do you think I took the blade? Better find out what he told her. Sophia! Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Sniper Elite 4. No i przed nami już siódma, przedostatnia misja do wykonania. Zagadajmy sobie tutaj wszystkich ludzi, bo jestem ciekaw, co tutaj się przed momentem odwaliło. Bo dosyć grubo musiało być, że tak tutaj nasza koleżanka wybiegła wściekła. Ja się domyślam, co tutaj mogło się dziać, ale pogadajmy sobie, może czegoś więcej się dowiemy ze szczegółami. Carl, the partisans have done us a huge favor. What do you mean? Well, Kessler, he told Sophia her father's still alive and being held at an interrogation block somewhere in Giovi Fiorini. Rothbauer. You got it. This is the distraction we needed. We know Rothbauer and Bohm met about a week ago. Rothbauer is a Bohm's confidant. In my opinion, high-up Nazis don't talk. They'd rather swallow cyanide. Rothbauer's just a pawn. See, what we need is evidence of Bohm's plan. Czyli słuchajcie, jednak się nie myliłem. Podejrzewałem właśnie, że ojciec jednak żyje. Ale pogadajmy sobie tutaj jeszcze z tym koleżką. What's happened? She's taken the others. All of them. There's an interrogation block 10 miles from here. Because of what Kessler said to her? Her father, Carl. Kessler says her father is still alive. Where is this place? At Giovi Fiorini. To the northeast of here. Carl, the things they did to our people in that place. You cannot imagine. Why did she trust Kessler? The details. He knew too much about her father's kidnapping, Carl. Plus... What? Sophia doesn't trust you. Or Weaver. She thinks you betrayed her, like the OSS betrayed her father. By not preventing the kidnapping, by... By not attempting to rescue? Exactly. Kurczę, no jestem ciekaw, czy faktycznie jej ojciec żyje. Też przed rozmową z nim wydawało mi się, że to może być jakiś fake, po prostu jakaś tutaj pułapka na nią, ale no zobaczymy zaraz pewnie. That's quite a stench.
Is that your interrogation technique? Ah, you don't have to be a genius to know who's going to win this war. You're, quite sure yourself, aren't you? Why wouldn't I be? I'm unique. I'm of equal value to either side in this conflict. As such, I cannot be harmed. There's something you're not telling us. How perceptive of you, Lieutenant. I'm dying. My liver is, kaput. I'll be lucky to see Christmas, let alone the end of the war. Expect me to feel sorry for you? I expect you to realize why it was so easy to kidnap me. Sophia's father died many months ago. You set us up. Dorfman set us up. Ah, all that effort, and I'm of no use to you or the Fatherland. I am, what's the expression? A busted flush. Kurczę, czy jednak przeczucia, słuchajcie, mnie nie myliły, co do tutaj, no bo to było takie, wiecie, możliwe do przewidzenia, nie, że on jej powie coś tam, jakąś fake informacji tutaj daje, ona tam pójdzie gdzieś z armią, no i pakują się w pułapkę po prostu. No słuchajcie, ciekawie będzie na pewno. Jeszcze ogarnijmy sobie, czekajcie, tu sobie pozbieram tą amunicję, co jeszcze zostało, raczej nie. Użyjmy jeszcze radia i będziemy lecieli na misję. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. Intercept and destroy truck carrying enemy propaganda. Out. Red Fox. Out. No dobra. Słuchajcie, nie pozostaje nam teraz nic innego, jak po prostu rozpocząć sobie misję numer 7. Okej, i znajdujemy się w bardzo podobnym miejscu jak ostatnio, w tym takim miasteczku, tylko teraz jakby w nocy, a nie za dnia. No i tak, musimy tutaj zabić jakiegoś kolesia, zniszczyć obóz, znać plan przejazdu, zniszcz obóz. Tak więc, no słuchajcie, chyba tutaj takim głównym naszym celem, to jeszcze jakieś zlokalizować, mamy informację i tutaj zabić snajpera musimy. Wiecie co, przede wszystkim wydaje mi się, pójdziemy sobie w to miejsce, załatwimy tu sprawę i potem zajmiemy się tymi celami tutaj pobocznymi. Tak chyba będzie najlepiej, więc ja tutaj gdzieś postaram się ukradkiem przedrzeć. Mam nadzieję, że nie zauważą mnie. A, tutaj nawet nie przejdziemy. W ogóle trzeba sobie też raz tą mapkę szczegółowo ogarnąć. Jednak będziemy musieli tędy chyba przejść. Tutaj jakoś, więc dobra. Troszeczkę innym kierunku jednak. Musimy zacząć. Tu da się przejść, na dół da się. Okej, zaskoczmy i lecimy. To jest w miarę czysto. Widać na mapce kilku przeciwników, ale myślę, że nie powinnam to jakoś specjalnie zaszkodzić. Amunicji wyciszającej nie mamy, tak więc pójdziemy na sam początek z pistoletem. Porozwalamy tych kilku typów, jest ich trzech. Okej, dobra. Nie powinno być najgorzej. Tym bardziej, że zobaczcie, oni tak sobie tutaj wędrują. Mamy sporo krzaczorów. Myślę, że to powinno w miarę gładko tutaj wyjść. Okej. Teraz ten nie wie, co się dzieje. Więc pewnie będzie sprawdzał zwłoki. O, coś tutaj pływa też, trzeba na to uważać. Jakaś łódź, dobra.
Fuck. Gdzie on jest? Trzeba go załatwić bez dwóch zdań, bo mam może narobić problemów, ale... O, wróg... Tak, wróg prowadzi poszukiwania. No bez dwóch zdań prowadzi poszukiwania. Dobra. Mi to wyglądało, słuchajcie, na... Dosyć... Judging by the security, that must be Rothbauer's mansion. Tchórzowskie zachowanie, słuchajcie. Nie wiem jak wam. Oj, sporo ryzykuję, naprawdę sporo. Chciałem właśnie tak zrobić. Co, weźmy te zwłoki. Połóżmy tu pod mur. Teraz tak. Wydaje mi się, że tutaj będzie łatwiej ogarnąć sobie temat. W ogóle jakieś wejście mamy gdzieś. O! Się udaje, słuchajcie. Mi się wydaje przynajmniej. Czekajcie, zwróćmy uwagę na mapkę. Tutaj musielibyśmy wejść na tą drogę i tą drogą to jakoś... Tak też oczywiście zrobimy. Czekajcie, zobaczymy, czy tutaj nie będzie jakiegoś wejścia, nie wiem, przez jakąś drabinę na przykład. Mamy schody. Kurde, jak ja go porobię, tego typa tutaj, wbijając. W ogóle mamy jakiś wóz opancerzony. Kurczę, fajnie by było ich tak go porobić naprawdę, bez jakichś większych problemów. Też przy okazji nie rozwalając dużej ilości przeciwników. Nie wiem, czy w tym będzie ktoś tutaj siedział w ogóle. Tylko tak na pokaz jest, wiecie. Dobra. Co, wydaje mi się, że on tutaj będzie właśnie w środku. Albo na górze. Po tych schodach jakoś. No zobaczymy. Tutaj jest w miarę czysto. Gra nam pokazuje, że jest niby gdzieś ten typek tam. Ale czy ja mam im wierzyć? Idę bardzo cicho, bo wiecie, wtedy mnie wróg... ...za bardzo nie usłyszy. On tu jest tak osamotniony? No nie żartujcie sobie. Ale go porobiłem! Ja pierdziule, nie wierzę w to, co się teraz wydarzyło, słuchajcie. Naprawdę, nie wierzę w to. Chciałem, żeby to tak wyszło. Ale znam siebie i wiem, że bardzo rzadko takie rzeczy wychodzą. Dobra, dam wam tutaj oczywiście poczytać. Kto lubi, ten będzie miał co do czytania tutaj. Tutaj mamy w ogóle jeszcze jakąś apteczkę. Tu mamy pełno dokumentów, sporo jakichś pistoletów w ogóle. Kolejne notatki, tutaj jeszcze widziałem, że na biurku coś było. Okej. Słuchajcie, teraz trzeba tak, teraz trzeba by było sobie ogarnąć, jaką tutaj drogę obrać. Chyba najlepszą drogą będzie po prostu pójście tutaj, 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 tym bardziej, że tutaj, ale to jest sporo rywali do pokonania. Dobra, a i tak się tym zajmiemy. No to jest chyba najlepsza możliwa droga do obrania, tak więc lecimy z tym. Tutaj nawet sobie też fajnie drogę oczyściłem. Będziemy sobie mogli stąd zajrzeć, jak to tu wygląda. Mamy tędy iść, tak? Czekajcie, dobrze? Nie, nie, nie. Mamy iść w ogóle tutaj odbić. W tym kierunku.
Nic, koleżko, nie widziałeś. A załatwimy cię. Załatwimy cię, żebyś ty nam czasami problemów nie robił. Teraz tak, tu sobie zejdziemy. Na luzaku też. Oj, nie wiem, czy na takim luzaku. Jakieś przejście w ogóle przez ten płot jestem w stanie wskoczyć? Nie. Przez płot nie przeskoczymy. Cóż, wybierzemy sobie... Ja mam tylko nadzieję, że w tym opancerzonym wozie nikogo nie ma. Sobie stoi. Już nie chcę się wierzyć, że tam nikogo nie ma w środku, że nikt nas nie zaatakował. Pójdziemy tak, idziemy sobie tą drogą, którą tutaj przyszliśmy. U nas raczej nikt nie zobaczy, mamy dwóch typów. Ale coś czuję, że nawet jak będziemy w tym miejscu docelowym, do którego mamy teraz się udać, to wiecie co, coś czuję, że tam będzie, już nawet słyszę strzałów pełno, więc będziemy mieli pełno zagłuszaczy, co mi się już podoba. Dobra. Szukamy sobie zwłoki, bo takich osób... Akurat teraz nie, ale u takich osób bardzo często można fajne rzeczy znaleźć. Słuchaj, tutaj trzeba szybko działać. Zagłuszasz, ale tak go nie będziemy raczej potrzebowali. My idziemy na górę, a na górze nam tutaj tylko przeszkadza jeden typek, którego trzeba tutaj jak najszybciej wyeliminować. No, pewnie sobie będzie robił przerwy. No właśnie, widzicie? Takie przerwy sobie będzie robił, a to jest idealna okazja dla nas, żeby to wykorzystać. No i mam nadzieję, że to będzie jakieś przejście do tego naszego celu. Chociaż wygląda na to, że mamy się udać gdzieś na górę w ogóle. Zwróćcie uwagę, a że wejście na górę, z tego co widzę, jest tutaj. Żeby nam ten typ tutaj nas nie zauważył. No nie do końca nas zauważy. A tam jest snajper też chyba na górze, to jest taki czerwony punkcik. Są nasi, czy jak to jest? Zaraz się dowiemy, co to jest ten czerwony punkcik. Or use it as a distraction. No właśnie, dobrze pomyślałem, że to są nasi, znaczy nasi. No możemy im pomóc do odbicia, ale też możemy właśnie to wykorzystać. Te są jakby bardzo przydatne nam zagłuszacze. Słuchajcie, troszeczkę egoistyczne podejście z mojej strony. Trudno się mówi. My mamy, słuchajcie, przede wszystkim zrealizować nasze cele, które nam zostały zlecone. Kto wie, może nawet jeszcze uda im się tutaj troszeczkę pomóc. Tam.
jeszcze pójdzie gładko, ich nie ma wielu, tym bardziej, że to jeszcze wojenka trwa między nimi, wymiana ognia. No i my możemy to w fajny sposób tutaj wykorzystywać, zniszcz obozy. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, to zniszczenie obozów. Czy my byśmy to mogli jakoś zdalnie zrobić? Dobra. Lecimy tam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, już tam widzę, że musimy podłożyć jakieś ładunki wybuchowe. Więc co za tym idzie, będzie to podobnie wyglądało. Tutaj z góry też możemy sobie kilku typów powyeliminować. Widzicie? Tutaj teraz możemy sobie to na spokojnie zrobić. O! Jak tam koleżka głowę wystawił. No i oczyszczamy przy okazji te tereny, które gdzieś tam wcześniej zwiedzaliśmy. W sumie nie musiałbym ich zabijać, ale jak już tak się wystawiają nam tutaj, to... Tego kolesia chciałbym też wyeliminować, bo on może być sporym problemem. Tylko teraz pytanie, ja go tutaj nie dopadnę niestety. Kurde no. A szkoda, bo... Nim tutaj bez dwóch zdań można by było się zająć. Z jednego powodu po prostu. On jest w stanie, z tego co wiem, wiecie, posiłki wezwać. Mi się wydaje. Dobra, teraz jestem już spokojny. A, tu była nawet drabina, zwróćcie uwagę. Mogłem też nią tutaj się poruszać. A poszedłem naokoło. No dobra, mniejsza o to. Tu się słyszę i widzę po mapce, że tłuką się w cholerę. Czy tutaj będzie bezproblemowe dojście do tego celu? Że aż tak? No nie wierzę. Kilku rywali mamy. Zakładam, że przez tą bramę tutaj przejść nie będę mógł. A chciałbym bardzo. Mam sobie pistolet i... Kurde, no myślałem, że to będzie jakieś przejście, ale nie, jednak nie. Dobra, dostał wpalnik. Kurde, no jeszcze musiał broń przeładować. No i spinkoli nam. Dobra, uciekł. Wykorzystajmy tą tutaj chwilę, bo tak sobie teraz pomyślałem, że ja mógłbym to fajnie zrobić. Czekajcie, tylko uruchomimy, zróbmy małą przerwę. A nie, dobra, pójdziemy tędy tak czy siak. Bo sobie pomyślałem, że mogę iść na odwrót, ale to będzie dłuższa droga, to jest bez sensu, żebyśmy to w ten sposób męczyli. Tutaj będzie wybuch, jeśli w miarę szybko ogarnę, to oni pójdą zobaczyć, co się dzieje z tym wybuchem, a ja wtedy sobie tutaj śmignę bokiem. Pytanie, czy ja będę mógł śmignąć bokiem? Obym mógł śmignąć bokiem. Chyba tak, chyba będę mógł. No zobaczcie. Kurde. Byłaby fajna droga przejścia, ale oczywiście nam tutaj troszeczkę zabawę utrudniają. Ale ich tu jest. Spójrzmy jeszcze na mapkę raz. Musimy tutaj znaleźć plan przejazdu. Potem sobie pójdziemy tutaj. A, jest dobrze. Zajmiemy się tym typem. Może sobie tutaj dla bezpieczeństwa udam się w tą stronę. O. On tu do nas przyjdzie, więc będziemy mogli mu hada tutaj trafić. Dobra, zwinął się pięknie. Dobra, typek idzie za tym. Za wozem, więc szybko tutaj śmigniemy. Dobra. Jest tu przejście. Oczywiście nie ma przejścia. Ale dobra, słuchajcie. Gra też chce, żebyśmy mieli troszeczkę większe wyzwanie i się nie dziwię jej z jednej strony.
Kogoś tu mamy. Kogoś tutaj do nas idzie. Wiecie co, może weźmy tam, rzućmy gdzieś kamienia, żeby on troszeczkę może w inną stronę poszedł. Dobra, właśnie o to mi chodziło. Żeby on się chociaż na moment odwrócił. Tutaj jest chyba tą ciężarówką przejście. Oj, ktoś mnie tu przyuważył. Dobra. Yeah, pięknie. Kurczę, wykonuję misję w stylu jakbym chciał zabić jak najmniejszą ilość rywali. Proszę, co my tu mamy? Powstrzymaj ciężarówkę. Mamy teraz, jak widzicie, już plan cały. I teraz sobie zwróćmy uwagę na mapę. Czyli jak tutaj mamy przejazd, to jest coś podobnego, ten cały przejazd to jest coś podobnego jak wcześniej było w jednej z misji. I wydaje mi się, że tutaj warto by było jakieś miny podłożyć. Ktoś tu jest, dobra. Cyka się tu przyjść. Chociaż, ale z taki... Dziwne to było z jego strony. Ej. Koleżko. Taki pewny siebie. No widzisz, tak to się kończy, słuchaj. Tutaj będą lecieli kolejni. Więc ja po prostu się tutaj przyczaję na nich. Jest fajnie, że lecą. Ja nawet grałem, chociaż żeby tam większa ilość była, bym mógł granat rzucić. O fuck, jadą te ciężarówki. Dobra. Okej, kurde. Ale teraz pytanie, czy ta misja jakby była... Czekajcie, zobaczmy sobie tabulatorem. Ciężarówka powstrzymana. Aha, czyli wystarczyło jedną ciężarówkę załatwić. Spoko, kurczę. Myślałem, że wszystkie będę musiał rozwalić. Tak mówię sobie, kurde, jedna zniszczona, a resztę będę musiał potem... Przepadną mi. Pomyślałem sobie, że przepadną mi. Ale jednak wystarczyła jedna. Też przy okazji zrobiliśmy niezłe zamieszanie w tym miejscu. Warto by było się z niego jak najszybciej ewakuować. Bo mogą być problemy, ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, słuchajcie. Musimy sobie zniszczyć jeszcze ten jeden obóz. Nie wiem, jak to na chwilę obecną zrobić. Żeby oni nas nie zauważyli. A tutaj też troszeczkę Lipton jest pod tym względem, że nie ma innego zupełnie wyjścia, nie? Jedyne wyjście to jest tutaj, udając się... Oh fuck. Udając się tutaj głównymi... drzwiami. Ewentualnie bym sobie to powybijał tych tutaj dwóch żołnierzy. Kurde, lipa troszeczkę jest, naprawdę. Mam pomysł, dobra, słuchajcie. Musimy zaryzykować, rzucimy tam kamienia. Słuchajcie, idą mnie ci, co powinni iść. Ewentualnie granatem. Kurde, trafię. Nie trafiłem. Jeszcze mamy TNT. I może by było zrobić tak, słuchajcie.
zniszczyliśmy ciężarówkę, zrobiliśmy sporo hałasu. Ale... O, fuck! Wszyscy pouciekali! Wykorzystajmy to teraz! Ta lufa tu mi się nie podoba, słuchajcie. Ta lufa mi się nie podoba. Spójrzmy na mapkę, jak to tu wygląda. Musiałbym się, wiecie co, udać tędy. Nie ma co sobie tutaj żartów robić. Przejdziemy sobie tutaj i lecimy tym drugim mostem. Ta lufa mi się tam nie podobała, patrzyła na mnie. Swoboda. O fuck, snajper mnie zauważył, ja go też widzę. Wykorzystajmy tą sytuację do jego wybicia. W pojedynkach na jeden ze snajperem byłem bardzo dobry. Skurwipunk. Dobra, mamy go. Mhm. Byłem dobry w pojedynkach 1 na 1 i jestem do tej pory. Wiecie co? Wydaje mi się, że najlepszym tutaj motywem będzie zdjęcie ich ze snajpy, po prostu. Bez jakichś większych zabaw. Jednego mamy. Drugi teraz powinien nam się ujawnić. Przynajmniej tego bym sobie życzył, żeby nam się tu ujawnił. Kurde, on jest za murkiem. Bez dwóch zdań jest za murkiem. A nie! Tutaj jest koleżka! Pięknie, dobra. Wykorzystajmy tą okazję teraz. Bo może druga nam się taka nie powtórzyć. Udaje się. Tu mamy jednego typa, widzę. I tu drugiego. I obydwoje się jakoś niespecjalnie orientują, co się dzieje. Co mi się osobiście podoba. Teraz tak, ten sobie gdzieś tutaj idzie na spokojnie chyba, co? Idzie sobie na spokojnie. Drugi jest tutaj. Też się chyba nie orientuje, co tu się dzieje. Fajnie by było go dopaść i rozwalić, wtedy na spokojnie byśmy się tutaj... Dobra. Podłóż ładunek. Czekajcie, ja sobie tylko na szybko oznaczę cel, do którego mamy iść i pójdziemy tutaj górą jakoś prawdopodobnie. I zrealizujemy sobie już prawdopodobnie ostatni cel na dzisiejszy odcinek. Więc słuchajcie, możemy lecieć. Tym bardziej zaraz tutaj będą pewnie jakieś akcje grube. Zobaczymy, jaka będzie ich reakcja, bo tutaj widzę, że jest skrzynia. A w takich skrzyniach, słuchajcie, bez dwóch zdań,
kryją się fajne prezenty. No more to find here. Szkoda, tu mamy jeszcze jakiś dokument, podniesiemy sobie go. Dam wam przeczytać. To by było tyle, jeśli chodzi o nas. Oni się już raczej nie zorientują, gdzie my jesteśmy, co my robimy. A dla nas w sumie najważniejsze jest najbliższe 300 metrów. Co? Tutaj byłoby bezpiecznie tego typka ściągnąć. On tam na pewno nie jest sam, bo wcześniej też widzieliśmy, jak tędy szliśmy, że tam jeszcze ktoś był. Ale nie wiem, może teraz się... O, widzicie, jest ktoś jeszcze. Myślałem. Ale teraz tak, czy ja sobie tutaj mogę pójść? Mogę. Pójdziemy sobie tędy, bo tutaj mam pewność, że akurat to miejsce jest wyczyszczone. No, tędy już szliśmy wcześniej, nie? Nie wiem, jak tam góra będzie wyglądała. Tutaj możemy też przejść. O, proszę. Możemy sobie przejść przez mościk. Boom. His handiwork is everywhere. No tam się tędy jakoś. Tam widziałem, że dwóch kolesi było na górze, więc wolałem tam tędy nie iść. Że mnie tutaj nikt nie przyłapie. Dobra, nikt mnie nie przyłapał. Się kurde, taka misja w stylu Yoji Ninja, nie? Co mówicie? Tak to wygląda. Tutaj będzie nieźle obstawione, coś czuję. Dobra. Wejdziemy sobie w lasek. Przy okazji zdobyliśmy 25 level już. Tutaj się musimy dostać. Jesteśmy już coraz bliżej. Mamy fajny lasek, będzie tutaj można się w łatwy sposób poukrywać przed nimi, tak więc całkiem spoko. Są też krzaczory, tak więc mamy tutaj dosyć ułatwienia sporo. Tamci się pewnie tamtym typem zajmą. Ja może sobie, wiecie co, przyjdę nawet tędy jakoś. Żeby moje ulubione krzaczory tutaj paść. Dobra, jest dobrze, słuchajcie. A, tu jest typek. Ale teraz zaryzykowałem, ja pierdziule. To było aż głupie, to było tak ryzykowne, że aż głupie strasznie. Mamy czysty teren dzięki temu. O fuck. Też sporo ryzykuję teraz. A nie, on tam wszedł do środka. I tutaj mamy sejfik. A, odpoczywa sobie. No to będzie miał teraz wieczny odpoczynek. Słuchajcie. No tak jest, nie ma, słuchajcie, w pracy wolnego, bo tak się to kończy potem. Think I've grabbed all I can.
insignia. Looks like I've struck gold. Top secret. Subject, halting the avalanche. For the eyes of Major Klaus Rothbauer only. Signed by Major Hans Dorfmann. On behalf of General Heinz Böhm. All of them. Dead. Okej, okay. Jak widzicie, udało się dzisiaj wykonać kolejną misję, siódmą, przedostatnią, w takim troszeczkę stylu ninja, jak widzieliście. No i za moment pokażę wam, co ciekawego będzie się działo w odcinku kolejnym. A w odcinku kolejnym będziemy wykonywać misję o nazwie Alagryjska Forteca. Odkryty złą sławą nazistowski generał Boom zamierza zabić generała Eisenhowera. Pokrzyżować alianckie plany związane z inwazją na Włochy kontynentalne. Rakiety, które mają posłużyć do tego ataku, zostaną wystrzelone z fortecy Booma w górach Alagary. Musi zdobyć kluczowe dane wywiadowcze, dopilnować, żeby z rakiet nie zdołało nic, co wróg mógłby odzyskać, i zapobiec ich odpaleniu. Tak więc słuchajcie, mamy opis misji, mamy jakby lekki spoiler wizualny, a samą misję zobaczycie prawdopodobnie już jutro na moim kanale. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!